Cześć, siemanko, z tej strony Dragon. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak podłączyć taki podwójny włącznik, aby nasze lampy odpalały się albo jedna strona, albo druga strona. Jak widzisz, tutaj jest trochę pogłos, jest duże pomieszczenie puste, także tak mnie trochę ciężko słychać. Jedyna sprawa, która jeszcze jest też taka bardzo ważna w takiej kwestii, żeby można było podłączyć taki włącznik, musisz mieć doprowadzone do włącznika zasilanie i z tego włącznika na lampę musisz polecieć kablem 5x1,5. Zaraz Ci pokażę, jak to wszystko wygląda. Tak jak tutaj już widzisz, instalacja jest przygotowana. Przychodzi tutaj do naszego włącznika zasilanie 3x1,5 i z wyłącznika wychodzi na górę na lampy 5x1,5. Niebieski łączysz ze sobą, żółto-zielony łączysz ze sobą, zawsze na nieużywane druty, przewody, te nasze zakładam wago, tak po prostu, taką mam zasadę i tak robię. Z kabla 5x1,5 brązowy i czarny sobie zostawiasz i zasilanie z 3x1,5 też, żeby zasilić nasz włącznik. I teraz tak, z lampy do lampy lecisz kablem 5x1,5. Od pierwszej do drugiej i tak dalej, od lampy do lampy. I na przykład, jeżeli chcesz połączyć ten szereg lamp, no to wtedy do tych lamp tutaj podłączasz przewód brązowy. Jeżeli tutaj tą stronę chcesz osobno, no to wtedy w lampie tą stronę łączysz czarnym. Wiadomo, że w tych lampach wtedy musisz ten czarny połączyć ze sobą na wago, tych brązowy na wago. Szary też tak samo, zawsze żeby było przejście dalej do następnej lampy z wszystkimi drutami, żeby w razie W, jak będziesz kiedyś coś chciał przełączyć, to nie musisz każdej lampy otwierać, tylko podchodzić do tej danej lampy i możesz sobie to przepiąć. Ok, teraz przechodzimy do łączenia. Pamiętaj, aby wszystkie prace wykonywać nie pod napięciem. Zawsze wyłącz sobie prąd, żeby było to wszystko bezpiecznie. Tutaj w naszym włączniku, akurat w tym przypadku mamy zaznaczone zasilanie naszego włącznika, jest kolorem czerwonym i dwa klawisze są kolorem czarnym. Idziemy włączyć napięcie. Napięcie mamy już włączone, także sprawdzimy, czy działają lampy. Jedna strona działa, druga strona działa, już Wam pokazuję.
widzisz, nie jest to wcale takie trudne, tylko trzeba mieć przygotowany do tego odpowiedni kabel, który będziesz mógł sobie połączyć spokojnie, a nie, że po latach wykorzystasz inne żyły niż powinieneś. Po latach podejdziesz do tej lampy, zapomnisz o tym, że na przykład poleciałeś innym kolorem na lampy, żeby sobie rozdzielić to na dwuklawiszowy włącznik. Dotkniesz się takiej żyły niepotrzebnie i może cię porazić prąd. Bo będziesz pewny, że tam tego napięcia nie powinno być. Pomimo tego, że i tak powinieneś pracować bez napięcia, jeżeli coś grzebiesz w lampie albo we włącznikach lub w gniazdkach i tak dalej, w innych urządzeniach. Także przygotuj sobie zawsze przewód, kabel. Dla tych, którzy twierdzą, że kabel to jest kabel, a przewód to jest przewód, to mówię przewód. Przygotuj sobie taki przewód, żebyś mógł sobie go wykorzystać w przyszłości. Teraz może tego nie będziesz potrzebował, ale w późniejszym terminie może będziesz chciał wymienić lampę na później podzielić na odpalanie połowę i połowę. To będziesz miał taką możliwość ze spokojem, także już wiesz, jak podłączyć taki włącznik. Życzę Ci miłego dnia. Jeżeli uważasz, że materiał był przydatny, możesz zostawić kciuka w górę, zasubskrybować mój kanał, udostępnić link. Hej!